Nie zastanawia Was, dlaczego Straż Graniczna, ewentualnie Ministerstwo Obrony Narodowej, nie opublikowało fragmentu filmu z momentu ataku na polskiego bohatera, na Mateusza Sitka? Przecież to nie chodzi o epatowanie tragedią. Momenty można wypikselować bądź rzucić duży, czarny prostokąt. Chodzi o sytuację, o poznanie kontekstu. No i wygląda na to, że chciano go przed nami zataić. Kosiniak-Kamysz, ewentualnie Siemoniak, liczyli, że w tej biegunce informacyjnej, w tym szaleństwie, nikt takiego pytania nie zada. No właśnie. Witam Was. Z ustaleń publicysty i komentatora Filipa Dąb-Mirowskiego wynika, że polski bohater nie został ugodzony dzidom rzuconą za płotu, za zapory, ale to była aktywna walka. Walka z osobnikiem, który nie uznaje cywilizowanych zasad. Według informacji świętej pamięci szeregowy Mateusz Sitek próbował wyrwać lewarek służący do rozgięcia szczebli ogrodzenia. W momencie, gdy go chwycił, został pchnięty przygotowaną dzidą, nóż przymocowany do kija. Ostrze trafiło w klatkę piersiową, przebiło płuco. Żołnierz był opatrywany bezpośrednio pod ogrodzeniem, a w tym czasie pomagająca mu żołnierka była atakowana drągami, obrzucana przedmiotami. Pomoc i ewakuacja były tym samym utrudnione, szczególnie, że w okolicy ranni zostali także inni. Oczywiście do czasu publikacji interesującego nas fragmentu musimy wziąć poprawkę, że ta wersja nie została oficjalnie potwierdzona. Przynajmniej w momencie, w którym nagrywam ten materiał. Jednak brak publikacji tego fragmentu pozwala przypuszczać, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo żołnierzy i Straży Granicznej mają coś do ukrycia, mają coś na sumieniu, dlatego musimy się domagać prawdy. Dla przypomnienia, Straż Graniczna poczęstowała nas ochłapem, który zaczyna się w momencie, kiedy polski bohater jest opatrywany, a w ich kierunku lecą konary, gałęzie i Bóg raczy wiedzieć, co jeszcze. Spróbujmy na podstawie tej sytuacji rozpisać scenariusz alternatywny. Oczywiście nie możemy zakładać, że każdy migrant od Łukaszenki jest zaopatrzony w ostry przedmiot i jest tak agresywny. Oczywiście, że nie, ale nie możemy zakładać, że to jest odosobniony przypadek, że to jest wyjątek od reguły. O tym, że to jest zjawisko masowe, piszą m.in. portale związane z wojskiem, natomiast ostre przedmioty przy migrantach były ujawniane już na początku kryzysu migracyjnego, czyli koniec 2021 roku. Ja do teraz pamiętam reakcję posłanki Żukowskiej, która ten fakt trywializowała, która wręcz się z tego śmiała, cytując: scyzoryk, scyzoryk, tak na mnie wołają. Rozum odleciał. Czyli rozpisujemy scenariusz, w którym polski żołnierz nie reaguje. Widzi, że ktoś majstruje lewarkiem przy zaporze, ale strach podchodzić, bo może zostać użyty ostry przedmiot, a z drugiej strony strach oddać strzały ostrzegawcze, ponieważ mogą one zostać źle zinterpretowane. No i potem trzeba będzie się tłumaczyć przed prokuratorami od Adama Bodnara, przed żandarmerią wojskową od Kosiniaka-Kamysza, bądź przed Strażą Graniczną od Tomasza Siemoniaka. Po co się narażać? Ale ewentualnie chłop rzeczywiście nie widzi, że ktoś majstruje przy ogrodzeniu. No i dżentelmen majstruje, przechodzi dalej i w tym momencie znajduje się pod ochroną, pod opieką fundacji typu Grupa Granica i jej podobnych. Oczywiście zakładamy, że jest wiedza, iż granica została pokonana w sposób nielegalny. Dlaczego tak zakładam, o tym za chwilę? Ale te osoby z fundacji nie muszą wiedzieć, że mogło dojść do przemocy podczas pokonywania granicy. Oczywiście, że nie. Zresztą ja pamiętam, kiedy Adam Bodnar, dzisiejszy minister sprawiedliwości, jeszcze rok temu z okładem dziękował Grupie Granica za to, że osoby, które nie czarujmy się, w sposób nielegalny przekroczyły granice, które w domyśle zniszczyły mienie państwowe, jakieś zasieki czy zaporę, po tym jak zostaną złapane, mogą składać papiery o ochronę międzynarodową. Tak? Nie ma premiowania, że ktoś, kto jest uczciwy,
przychodzi na posterunek graniczny i składa papiery, ale nie, można uciekać, można się chować, można niszczyć mienie, a Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, jeszcze podziękuje za to, że wtedy daje się kolejną szansę komuś, kto na dzień dobry złama prawo. Szanowni Państwo, 2022 rok był przełomowy, jeśli chodzi o strategiczne postępowania sądowe. Grupie Granica udało się uzyskać 10 przełomowych wyroków. We wszystkich tych wyrokach sądy konsekwentnie potwierdzały, że praktyka pushbacków, praktyka nieudzielania pomocy humanitarnej, praktyka nierozpoznania wniosków o nadanie statusu uchodźcy, praktyka zbiorowego wydalania poza granice Polski cudzoziemców narusza standardy praw człowieka wynikające zarówno z Konstytucji, jak i z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim aktywistom, aktywistkom, prawnikom, prawniczkom związanym z Grupą Granica za to, co robiliście w 2022 roku. Natomiast 2023 będzie równie ważny, ponieważ będą pojawiały się kolejne sprawy wymagające rozstrzygnięcia, jak również czekamy na rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Trybunał wydał liczne postanowienia tymczasowe, także w 2022 roku, które niestety zostały zignorowane przez władze polskie. Natomiast musimy domagać się tego, aby Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyroki w tych sprawach. Mogą one mieć istotne znaczenie, może wręcz przełomowe w powstrzymywaniu władz Polski w naruszaniu praw człowieka. Owszem, pushbacki są nielegalne, pushbacki są nieetyczne, to nie podlega dyskusji. Ale fikcją i zaklinaniem rzeczywistości jest, że bazując na przykładzie, który omawiamy, a także na setkach filmików opublikowanych przez przemytników, że tego typu jegomoście, które za pomocą lewarków niszczą mienie państwowe bądź innych nożyc, chcą złożyć papiery o ochronę międzynarodową. Zdrowy rozsądek nakazuje zakładać, że jeżeli ktoś z premedytacją omija posterunek, w którym można papiery złożyć, to on tych papierów złożyć nie chce. Problem jest w tym, że polscy urzędnicy kopiują schematy myślowe dotyczące imigracji z południa. Mamy osobników w pontonach, na łódeczkach, płynęli nie wiadomo gdzie, ale ich zniosło i dotarli do Europy. No, zdarza się, prawda? Ale w naszej sytuacji, by przekroczyć granicę białorusko-polską, trzeba uszkodzić ogrodzenie, przeciąć zasieki, za pomocą lewarka zniszczyć fragment zapory. Nie jesteś w stanie lewitować, nie jesteś w stanie nie zauważyć, że przekraczasz granicę. Bo jasne, pojawiają się podkopy, czyli de facto no, nie jest niszczona infrastruktura, no, ale ja przypominam, że samo przekroczenie, świadome przekroczenie w sposób nielegalny granicy też jest przestępstwem. Dla przykładu, osobnika, który zniszczył szlaban przy ośrodku nauki jazdy bodajże, policja poszukuje w całej Polsce. Publikujemy wizerunek podejrzanego o zniszczenie szlabanu w WORD. Jeżeli rozpoznajesz mężczyznę, skontaktuj się z policjantami z 4. Komisariatu w Katowicach. Porównując sytuację fachowca, który za pomocą lewarka samochodowego zniszczył fragment zapory, z sytuacją wandala, który w środku miasta zniszczył szlaban, no to idąc tokiem rozumowania Adama Bodnara, tego człowieka nie powinna ścigać policja, powinna mu pomóc opieka społeczna. Powinien dostać możliwość rozmowy z psychologiem, może ktoś powinien poszukać mu lepszej pracy, ewentualnie dać lepsze mieszkanie, prawda? Oczywiście to jest absurd. Ja jestem za tym, by karać za wandalizm, również za niszczenie infrastruktury granicznej, o czym chyba niektórzy zapomnieli, prawda? Jestem za praworządnością, w której każdy obywatel, każdy człowiek, czy obywatel, czy migrant, czy uchodźca jest traktowany tak samo. Niestety w uśmiechniętej Polsce za czasów ministra Bodnara jest premiowane cwaniactwo, omijanie posterunków granicznych, gdzie można złożyć papiery, jest premiowany wandalizm, niszczenie mienia państwowego, niszczenia infrastruktury granicznej. To jest szaleństwo. Szaleńcy nam zgotowali taką sytuację. A to jeszcze nie koniec. Najciekawsze dopiero przed nami.
To jest wpis Marii Klary, która śledzi konta przemytników na Telegramie. Zapnijcie pasy. Mamy dalszy ciąg historii pasażerów przemytnika określającego się wdzięcznym mianem Hiena, tych, którzy jechali z Siedlec na most w Niemczech. Okazuje się, że... Tak, dokładnie. Uprzednio złożyli w Polsce wnioski o ochronę międzynarodową. Niewykluczone, że ci ludzie najpierw zostali złapani przez Straż Graniczną, może pomogła jakaś fundacja, może interweniował sam Adam Bodnar, a ci ludzie to wykorzystali. Instrumentalizacja procedur uchodźczych trwa w najlepsze. To nie tylko kpina z państwa, choć oczywiście też, ale przede wszystkim z altruizmu i humanitaryzmu. I to wcale nie migranci z nas kpią. Oni tylko korzystają z tego, w jakim stanie świadomości znaleźliśmy się na własne życzenie. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim aktywistom, aktywistkom, prawnikom, prawniczkom. Taka prawda, tym ludziom nie ma się co dziwić. W końcu tutaj działają w granicach prawa. W końcu te fundacje, o których rozmawialiśmy, i Adam Bodnar wręcz stręczą, by te osoby po złapaniu mogły wypełnić wnioski o ochronę międzynarodową, premiując cwaniactwo. Nie premiujemy tego, że ktoś udał się na posterunek. Premiują wandalizm. W końcu musimy założyć, że ktoś w jakiś sposób tę zaporę, te zasieki przeszedł. Nie da się nad tym przelecieć, prawda? Więc to jest szaleństwo, ale do szaleństwa dochodzi ta nasza polska belejakość, no bo widzimy, że te osoby nie są pilnowane, tylko po tym, jak otrzymały wnioski, fundując sobie dodatkową szansę ucieczki, od razu próbowały przedostać się na zachód. I potem Niemcy ich zwrócą, bo mają ochronę w Polsce i oni znowu będą próbowali się przedostać. Szaleństwo. Póki co rząd Donalda Tuska idzie na skróty, zrobi to, co PiS zrobił 2 lata temu, zrobi to, co sam krytykował przez 2 lata, mamiąc swój elektorat, czyli zostanie wytyczony kilkukilometrowy pas, na którym będą się działy cuda, do którego nikt nie będzie miał wstępu. Jednak ekipa Donalda Tuska w odróżnieniu od PiS-u kreuje się jako ludzie cywilizowani, jako liberałowie, jako Europejczycy, którzy są słuchani na salonach. Dlaczego Donald Tusk, czy ktoś na przykład od Radka Sikorskiego, czy Radek Sikorski, tak rzucam nazwiskami, na tych salonach nie będzie mówił, że są potrzebne, że jest potrzebna zmiana przepisów, że konwencje muszą zostać zaktualizowane, muszą zostać dostosowane do obecnych realiów, bo póki co mamy prowizorkę i fikcję, którą obserwujemy od lat, to nie jest nowa jakość, to jest ta sama byle jakość. Tylko teraz każą się nam uśmiechać, kiedy widzimy premiowanie cwaniactwa i wandalizmu. No i to tyle ode mnie i to tyle na teraz. Jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może was coś ominęło, może was coś zainteresuje. Odsłona kanał z giereczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.